No właśnie dla mnie to jest 30 lat, za 3 tygodnie będzie 30 lat przyjechałam do Australii. Przyjechałam z Belgii, nie z Polski. No i pierwsze wrażenie było raczej negatywne. Pierwszy mój pobyt był w Canleyval. No i później dalsze losy nas pociągnęły w stronę Campbelltown. Po 30 latach chyba możemy powiedzieć, że jest to nasza druga ojczyzna. No, nasze pierwsze wrażenie przyjazdu do Australii, więc przywieźli nas do Villa Woods z lotniska autobusem. Pierwsze wrażenie, jak zobaczyliśmy Sydney, domek przy domku, to nas to śmieszyło, bo w Europie czegoś takiego nie ma. Ale później, jak zaczęliśmy zwiedzać, to bardzo nam się podobały przede wszystkim sydneyjskie stacje kolejowe, co wyglądało na prawdziwe zachodnie, gdzie patykiem się przestawiało czas i odjazd pociągu. No i później, no co, poszliśmy, znaleźliśmy pracę, znaleźliśmy mieszkanie w Liverpool, gdzie w okolicy Liverpool mieszkamy do dzisiaj. No i jesteśmy zadowoleni, podoba nam się tutaj. No ja przyjechałem przez Wiedeń w 80 roku. I jestem bardzo zadowolony, założyłem tutaj rodzinę, poznałem swoją żonę i Australia mi się bardzo podoba, było bardzo fajnie wszystko. No oczywiście teraz na stare lata sentyment do Polski wraca i serduszko chyba pyka do Polski. W Polsce też już jest pięknie teraz i sentyment wraca, ale jest po prostu ciężko nam teraz powiedzieć, gdzie nasze serce powinno być, czy tutaj, czy tam. Przez to, że dzieci są, to chyba powinny być tutaj. Większość życia spędziliśmy tutaj, ja spędziłem więcej życia tutaj, a dalej myślimy, że jesteśmy bardzo proud Polakami i tak powinno być. Dziękuję bardzo. No cieszę się, że mogłam przyjść na tą zabawę, czyli takie cocktail party z okazji 30-lecia emigrantów tutaj przebywających w Australii, w Sydney. Ja przyjechałam dokładnie 32 lata temu, co było 22 września 1980 roku. Od tego czasu mieszkam z rodziną w Australii. Samolotem, którym przylecieliśmy właśnie 22 września na lotnisko w Sydney, przyleciało również wielu innych Polaków z Wiednia. Ja w Wiedniu nie byłam na żadnym obozie przed wyjazdem do Australii, w obozie pewnie dla uciekinierów. Myśmy przyjechali normalnie z rodziną na czasy, ale zaczęły się rozruchy w Polsce. Gazety wiedeńskie wszystkie przewidywały, że będzie trzecia wojna światowa, że Ruscy wkraczają do Polski. No i w obawie przed tym, co mogłoby się wydarzyć, postanowiliśmy jednak opuścić kraj i dostaliśmy wizę do Australii na stałe z całą rodziną. Ja myślę, że ten przylot, no każdy z nas przeżył na pewno bardzo mocno, tym bardziej, że to nie było planowane, ale kiedy wylądowaliśmy na lotnisku w Sydney, wszyscy byli szczęśliwi, że podróż się odbyła szczęśliwie. Wzięto nas autobusami, przetransportowano do Villa Wood Hostelu, nazywał się wtedy Westbridge. Tam przebywałam z dziećmi przez okres prawie roku. Moja jedna córka wtedy miała 12 lat, druga 15. No i muszę powiedzieć, że tak jak ten krok był taki niezaplanowany, może na początku wszyscy byli trochę, powiedzmy, w stresie, jak to się urządzić, jak zorganizować, ale trzeba przyznać, że Australia podała emigrantom rękę, pozwoliła na to, że dali nam zatrudnienie, mieszkanie, to znaczy zatrudnienie. Kto chciał się uczyć, to się uczył, kto chciał pójść do pracy, poszedł do pracy. Ja wybrałam to, żeby jednak obronić swój dyplom. No i dzieci też bardzo prędko opanowały język angielski i też pokończyły tutaj studia, także jedna córka skończyła medycynę w tym samym roku zresztą, gdzie ja po raz drugi w życiu medycynę. Ja na Sydneyjskim Uniwersytecie, ona na Sydneyjskim, ale młodsza skończyła architekturę i w sumie, jeżeli
jeżeli człowiek pozytywnie popatrzył, że wtedy co się w Polsce działo, to były przecież tragedie, które każdy pamięta. Potem Solidarność, byliśmy szczęśliwi, że w sumie Polska stała się prawdziwą Polską i teraz właściwie to ochota nieraz zbiera, żeby tam żyć i mieszkać, ale jak już człowiek założył tu rodzinę i pracę, to jest bardzo trudne, ale ciągle jednak o tej Polsce człowiek myśli, ja staram się wszystko, co jest dla Polski organizowane, pomagać tyle, ile mi tylko sił starcza i cokolwiek w Polsce zorganizowane, to też staram się dać pieniężny support, pomoc. No i niemniej jednak dużo Polaków, myślę i ja też, jesteśmy zadowoleni z pobytu tutaj, ale tak jak powiedziałam, chcemy być bardzo blisko ciągle z Polską też.